twój pierwszy mecz na arenie, pierwsza bramka, pierwsze zwycięstwo. Chyba szczęśliwszy być nie możesz dzisiaj. Zgadza się, bardzo się cieszę z tego. No, nic dodać, nic ująć, to co pan powiedział. Ten mecz przed tygodniem to chyba była taki wypadek przy pracy, ta przegrana z Wólczanką. Dzisiaj potwierdziliście wysoką formę, chociaż w pierwszej połowie wyglądało to dobrze, w drugiej trochę wkradł się chaos w waszą grę, szczególnie w defensywie. No tydzień temu no, wynik nie wskazuje na to, co było na boisku, bo cały czas kontrolowaliśmy grę, atakowaliśmy, no zbyt szybko straciliśmy dwie bramki, później jeszcze trzecia, także wynik nie oddaje tego, co tam się działo. No, cały czas kontrolowaliśmy tam grę. Przeciwnik od 60 minuty nic nie mógł zrobić, no, kompletnie nic, no i tak, no a dzisiaj, tak jak pan mówi, no w pierwszej połowie lepiej to wyglądało, w drugiej trochę biegaliśmy, no i szkoda, że tak tą drugą bramkę znowu straciliśmy, bo wydawałoby się, że mamy ich. Nie było cię tutaj w Lublinie kilka lat, jakbyś określił te zmiany, radykalne, rewolucja? Radykalne? No dużo się zmieniło, no przede wszystkim piękny stadion, no fajnie, że jest, że możemy tutaj grać, że motor tutaj może grać, no cieszę się, że tak wróciłem do takich warunków. O co będziecie walczyć w tej rundzie, o jak najwyższe miejsce, bo awans jest już poza zasięgiem w zasadzie. No myślę, że o pierwszą trójkę, no trzeba być w tej pierwszej trójce, no ale przede wszystkim też jak najlepszą grę pokazać, no musimy iść do przodu, rozwijać się, przygotować się na następny sezon. I w następnym sezonie możecie powalczyć o awans? Z takim stadionem chyba nie wypada walczyć o inne cele. W każdym meczu byśmy po prostu o zwycięstwo grać i mówię, dla tych kibiców jak najlepiej grać. No, także w przyszłym sezonie nie wyobrażam sobie, żebyśmy tutaj nie wygrywali wszystkich meczów. No. A jak przyjęliście koledzy z drużyny? Jaka jest atmosfera w zespole? Większość chłopaków znałem, no a młodzi, fajni też. Zdaję sobie sprawę, że starszy jestem już, no także nie, atmosfera jest fajna. No.